Siemanko, z tej strony KB95 i witam w piątym odcinku gry Dead Space 2. No i powiem wam, mam chrapkę na tą grę. Miałem się skupić, żeby też nagrać coś innego. Dzisiaj, zwłaszcza, że dzień wolny, no to chciałem coś więcej sobie poograniać i tak dalej. A na obecną chwilkę nagrywam już trzeci odcinek serii. Ale mam nadzieję, że jeszcze coś innego zdążę nagrać. Ja tu mam mniej więcej tyle czasu, że akurat gdyby mi wychodziły takie sensowne półgodzinne odcinki, to jeszcze dogram sobie Castlevania i Black Book. Dobra. A tak, słowem wstępu było. Przypomnienie, co działo się w poprzednim odcinku. No niestety też niewiele. Troszeczkę, czy nawet znaczną część czasu poświęciliśmy na chodzenie między z lokacji do lokacji. Dowiadując się, gdzie mamy iść, z czym będziemy walczyć, może nie, ale co się mniej więcej dzieje. Dana nas wysyła coraz dalej, niby już chyba prawie zaraz, czy nawet zaraz, niby mielibyśmy się z nią spotkać. Ale jednak tak nie jest. Zobaczymy, czy tak będzie, że się z nią spotkamy. Oczywiście kupiłem sobie nowe bronie, znaczy wymieniłem sobie tamte poprzednie na coś porządniejszego. No i to chyba wszystko z takich rzeczy. A, no i widzieliśmy też większego potwora, który najpierw nas złapał, trochę przeciągnął. Nie udało mi się go zabić. Jestem ciekaw, czy była szansa, czy nie. Od poprzedniego odcinka już jestem ciekaw. Ale później uciekł. You're a unitologist. Of course you are. Why did I trust you? Aha, postać nam się spieprzyła. I told you there was a cure and you came running. Why are you doing this? Why can't everyone just leave me alone, huh? You're a dangerous secret, Isaac. Earthgov won't leave you alone because they're afraid you'll destroy their marker. After all, you did build it. What are you talking about? Well, that's why we brought you here. To build markers for us. To spread glorious convergence to the entire galaxy. A nie, nie spieprzyła się postać, on ma materiał na głowie, dobra. No i zaatakowały nas potwory, na czym te bachory. Zaraz po tym dużym bosiku, później jeszcze kilka innych potworów. No i dotarliśmy, gdzie jesteśmy. Ale ją poszatkowało. A, maszuj F. Nie wiem, czy mam dalej maszować, ale próbujmy szczęścia. Chyba nie. Dobra, a więc żyjemy. O dziwo. Oj, chuj! Żeśmy pożyli długo. Wiem, co mam strzelać, bo jednak Dead Space daje taki dość porządny znak, jaki jest cel przeciwnika, znaczy jego słaby punkt. No i zwykle jest to żółta część ciała. Chyba nie o to chodzi. Może idzie go spowolnić? To się inaczej, zwykle jest to żółta część ciała i tą część ciała, jak strzelamy, no to łatwiej przeciwnika zatłuc. Tak, trzeba go spowolnić. A miałem nadzieję, że jeszcze raz go spowolnię, ale nie było potrzeby.
Już wcześniej chciałem powiedzieć, że fuj nam się poszczęściło, że ten helikopter to nie jest, ale... Ale tamte coś... No i oddział szósty. No i tak samo jak w poprzednim odcinku. Isaac! Isaac, are you there? Geek, can you hear me? What do you want, Strauss? Look, it's over. All my plans just blew out the window. No, it's not over, at least not yet. Isaac, we build it. We can tear it down. What, you mean the marker? Do you know where the marker is, Strauss? It's in the government sector. The government sector, but we have to move now. Now. Because time is running out for me and for us. Strauss, where are you going? Shit. No. Zadano zadanie. W chuj mieliśmy szczęścia na początku, jak ten śmigłowiec, też nie... Jak ten statek przyleciał i zaczął ich ostrzeliwać. Ostrzelał Dainę, ostrzelał jej tego sojusznika. Ale nam się poszczęściło. Nie obywaliśmy ani jednym pociskiem. Pomijając to, jaki ta... Bo to chyba był karabin wtedy użytkowany, więc powiedzmy, że tak. Więc pomijając to, jaki ostrzał ten karabin posiadał. Spieszyła mi się, czy nie widzę na ilość naboi? Chyba się by spieprzyła, że nie mogę widzieć ilości naboi. Ciekawe. Syn? Grzech. A ciekawe, czy grzech chodzi, że nasz jakiś? I my ten napis widzimy w ten sposób, czy Sin to jest jakieś imię na przykład? Dobra, jesteśmy chwilowo bezpieczni. Bardzo dobre wykorzystanie budzika, kuźwa. They were afraid of us after the sessions. I remember. They took us to the machine for our sessions. For the steps. I don't remember any sessions. You're lucky you don't remember. When you do, he starts coming back. Who? Who comes back? Who? Look at you. You've grown up so much. Where are you going? Strauss, don't follow. He's not really there. On będzie wracał dla niego. On, czyli wydaje mi się jego syn. A dla nas, nasza ukochana. Niby nic się jeszcze nie dzieje, ale skorzystam z zapisu. No i dobra. No znowu tu jesteśmy, okej. Tym razem proszę mi nie wpierdolić. A to tak działał. Go chyba, jeśli udało się zabić za szybko. To on wybuchał nimi. Te gnoje są niefajne. Ja!
Nie dość, że są dość szybcy. To bardzo dobrze skaczą. No, nie dość, że są szybcy, dość porządnie skaczą, więc są w stanie sprawić nam naprawdę spory problem, zwłaszcza przy... Zwłaszcza przy takim hopsie, jak ja miałem przed chwilą. Bardzo ładnie przetrzymili moje naboje. Karabin z głowy mam. Także do widzenia naboje. O, bym ich więcej nie potrzebował. A, pierwsze. Chyba sobie poradzę z tym, co mam. Co to było?
Ja też się za ten. Za bardzo skupiam na tym, żeby ich zabić. No ale nie chcę zmarnować ani jednego naboju, tak? Ogniwo. Tak, zmarnujemy ogniwo, chcąc nie chcąc. Znaczy chcąc, głównie chcąc. Może to nie być nic ciekawego, może to być wszystko ciekawe, ale wydaje mi się, że chyba warto. Przynajmniej zazwyczaj. Warsztat. Może mogę dokupić ogniwa. Nie no, mam jedną modus stazy. Stała za cała. Rick. Tlen. Tutaj nic jako tako. Będę przydałoby się iść dopiero tu gdzieś na damage i... I tu na upsy. Bo jednak... Z tlenem do tej pory żadnego problemu nie miałem. Chyba, żebym się wystraszył. Dobra, zapiszemy i lecimy dalej. Szkurwa, jaka ciemnica, no. Oczywiście, że ja tam muszę iść. Poradzimy sobie. Ogień już mi nie przeszkadza. Obydwać. Się kurwy wystraszyłem. Nie widziałem, no to jest najgłupsze. Jak coś mignie, jak czymś strzelę, to jest spoko. Ale dopóki tak się nie stanie, to jest przejebane.
Dobra. To nie będzie problemem, przynajmniej chwilowo. Chociaż ciekawi mnie, czy miał być jakiś inny sposób, czy dobrze zrobiłem. Ale wydaje mi się, że rzeczy jest poprawnie. Ojej, światło dali. Kuziwa mać. Łaskawcy. No, poproszę tę windę. Kuźwo! No tak. To były moje ostatnie naboje. Jak można w windzie dawać przeciwników? No kogoś posało. Nie wiem, czemu moja pozycja cały czas celuje. Strauss, calm down. He can't hurt you. He wants me to go into the dark machine, Isaac. I can't go. She's in there. She's waiting for me. Strauss. Oh god, oh god, oh god. Strauss, listen to me. You need to keep moving. Can you get to the train? Can you do that? He's coming. Can't talk. Coś się chyba spierdoliło. Rzeczywiście nie mogę skończyć celować. Dobra, jaki jest mój cel? No nie mogę sprawdzić nawet, bo celuję. Dobra, sobie zapis. Heh, nie zrobię. Aha. Odkryłem dość zbędny bajer. Na wciśniętym caps locku mogę mieć cały czas trzymany ten celownik. Ale raczej mi się to nie wydaje potrzebne. Bo raczej... Chociaż może ktoś tak lubi grać. Miny detonujące. Niestety nie wiem, jak się ich używa. Dobra, sekundę. Rozumiem. Ojcu.
Oho, stado. Super. No. Z nim już miałem styczność w trzecim odcinku. Właśnie to byli przeciwnicy, którzy dość fajnie się kryli za różnego rodzaju kryjówkami. No i tutaj też im to genialnie wychodziło, aż byli problematyczni. A nie chciałem opuszczać tamtego miejsca, bo wydawało się dość bezpieczne. No i z jednej strony rzeczywiście było. Ale z drugiej strony no też ich resetowało. Czy tam... gubili agro przez to. Więc z jednej strony no było bezpieczniej, z drugiej strony nie mogłem robić... nie mogłem wykonywać co potrzebuję wykonać, bo po prostu do mnie nie mogli przyjść przez to. No ale na szczęście nie było to trudne do zrozumienia. Podpowiedź? Jednak tam. Nie było to jakoś trudne do zrozumienia, więc szybko poszło. A. No, utrudnili. Nie powiem, że nie. Uzyskaj dostęp do pasażu. No, że ja pierdolę. Dobra. Przeładuj. Idziemy. Ty będziesz dobry. Może inaczej, nie będziesz zły. Isaac, he's gone. Listen, the steps can destroy the marker. Step one, crawl into the dark machine. Step two, the screws go tight all around. I don't understand. Oh, God, he's back. No! Mam wrażenie, że mu się wydaje, że takie kroki są potrzebne, żeby ten znak nie wiem, uszkodzić, usunąć. A w rzeczywistości będzie tak, że to mu... chciałem mi pomóc. Try to kill me. Hey, take it easy. I'm not gonna hurt you. Yeah, you got that right. You try it, and you're dead. Tak, tak. Dobra. But. Chciałem go podnieść. Co? Daleko nie rzuciłem. Got off to a bad start here. I'm Isaac. Aha. Po imieniu już wie, kim jestem? Nie. What do you want, Isaac? I'm trying to get to the transport hub. I need to get to the government sector. What do you think we were trying to do? Hey, I can help you. Besides, we got a better chance if we stick together. Don't you agree? It's not a chance, Isaac. Other people are just a liability. I'll release the door lock. But after that, you're on your own. And please, don't follow me, okay? Szkoda. Wait. Nie powiem, przydałbym się sojusznik.
Dobrze, że tym razem nie wyszedł stąd potwór, to już by było przejebane. Wjeżdża babka, zjeżdża winda z potworem. Oho. O, weź co. Chyba już byłem w tej lokacji. Dobra, spróbujmy, bo to są zakupy, więc kupmy sobie jakieś ogniwo. Dobra. Jak tam odcinek? Chyba akurat. No, będzie. No, będzie, więc zakończymy w tym miejscu. Albo i nie. Nie no. Na pewno zakończymy w tym miejscu, tu chyba już nie ma tych strzelających odbytów. A, jeszcze jeden gdzieś jest. Z przodu coś jest przed nami na bank. Tak, to się nie widziała. Dobra. Skończymy w tym miejscu. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Też się znowu powalczyliśmy. Spotkaliśmy nawet ładną panią. Więc miejmy nadzieję, że będzie naszą sojuszniczką, a nie okaże się znowu kimś, kto będzie chciał nas zabić. No. Zabiliśmy. Znaczy my nie, my zabiliśmy kobietę Dajne, ale ktoś inny. Nie wiem kto. Wojsko może, czy właściwie władze. To się inaczej, no, nie moja wina, a i tak chciała nas, no może wydać, nie, ale wykorzystać, więc jak zginęła? Skoro zginęła, to jej problem. Na tym miejscu rzeczywiście będziemy kończyć. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zapraszam do kolejnych odcinków, do komentowania, bo jednak jesteście w stanie coś tam zadecydować, na przykład co mamy bić, jak mamy bić, czy dłuższe odcinki, czy krótsze, i tak dalej, i tak dalej. Więc zapraszam tam na pewno, ewentualnie czy się podoba, czy nie. To jest zawsze z chęcią wysyłam, przeczytam jakiejś kreatywnej opinii. Ewentualnie sensownych. Sensownej krytyki, o. A nie po prostu głupi jesteś do dupy. No, także do następnego razu. Na razie.